Cześć moi drodzy, witam was serdecznie. Piłeczka ostatnio nie wjechała tak, jakbyśmy oczekiwali, jednak mamy nadzieję, że ktoś skorzystał z Leicester i różnych w Mediolanie, a mecz Napoli zamienił na jedynkę i na przykład over 2,5. Bo jak przypominamy wielokrotnie, to są nasze sugestie, do was należy ostateczna decyzja, możecie to modyfikować jak tylko chcecie, oczywiście byle skutecznie. Przed nami najpiękniejsza kolejka na Wyspach, a więc Boxing Day. Z rana prezenty, a potem całą rodziną na mecze. Drugi dzień świąt zacznijmy od razu mocnym przytupem. Harry Kane będzie chciał zostać najskuteczniejszym zawodnikiem w 2017 roku. Pomimo że rozegrał aż 13 meczów mniej od Leo Messiego, traci do niego zaledwie jedną bramkę. Czy mu się to uda? No właśnie. Gdyby ten mecz odbywał się na St. Mary, moglibyśmy powiedzieć oczywiście, że tak. Spotkanie to jednak odbędzie się na Wembley, gdzie Tottenham się męczy. Wysoko tam w lidze wygrali, wyłączając mecze z czołówką tylko ze Stoke, a więc zespołem z najgorszą defensywą w lidze. Jutro zagrają z Southamptonem, które podobnie jak The Potters zawodzą. Właściciele klubu mogą sobie pluć w brodę, że rozstali się z Puelem, który teraz także w Leicester pokazuje, że jest naprawdę świetnym menadżerem. Jego następca sobie nie radzi, zespół strzela mało bramek, traci więcej niż do tego fani Premier League byli przyzwyczajeni. Na pewno nie poprawia tego sytuacja z Van Dijkiem. Holender nie został puszczony do Liverpoolu przed sezonem, co wpłynęło w jakiś sposób na jego dyspozycję w tej kampanii. Nie grał on nawet w ostatnim spotkaniu z Huddersfield według Pellegrino ze względów taktycznych. Od razu jednak pojawiły się informacje, że Virgil jest już o krok od transferu na Anfield. Przed Spurs ogromna szansa na zachowanie kolejnego czystego konta, bowiem na 3 mecze zawieszony został Charlie Austin. Jak bez Anglika wygląda ofensywa świętych pokazały spotkania, gdy Anglika na boisku po prostu nie było. Dopiero gdy z Evertonem Charlie zagrał, Southampton nagle przypomniał sobie, jak strzela się bramki z gry. To on też pakował piłkę do siatki w zremisowanym, dość niespodziewanie meczu domowym z Huddersfield. W przegranym 16 grudnia meczu z Chelsea, również do pojawienia się z ławki Anglika, święci no nic nie stworzyli pod bramką Thibaut Courtois. Do 11 kolejki w ostatniej serii gier zostali wybrani dwaj obrońcy Tottenhamu, Oyer oraz Sanchez. Na Totki z handicapem -1,5 mamy kurs 1,92 na Fortunie, natomiast na Tottenham wygra do zera kurs 2,09 również na Fortunie, no i jak zwykle chodzi oczywiście o dobry wybór. Podczas meczu Chelsea ze Swansea słusznie wybraliśmy, że gospodarze wygrają do zera, skończyło się tam 1-0. W meczu Tottenhamu ze Stoke trafnie poszliśmy w handicap, bowiem obawialiśmy się jakiejś honorowej bramki The Potters. Ze względu na brak Austina, tym razem idziemy znów w czyste konto Spurs, podobnie jak w meczu z Brighton. Do jakiegoś ako, do pogrania również bardzo niska linia, narzuty rożne Southampton na milenium. Przy dobrych wiatrach święci pokryją ją jeszcze w pierwszej połowie. Lecimy dalej. Bournemouth, West Ham. Długo myśleliśmy, gdzie popełniliśmy błąd w typie na mecz z Newcastle i doszliśmy do wniosku, że zrobiliśmy tą samą pomyłkę, przed którą was wielokrotnie przestrzegaliśmy. Gdy typowaliśmy, że Newcastle pokona Crystal, tydzień po zwycięstwie zespołu Selhurst Park nad mistrzem Anglii, mówiliśmy, że mecz z czołówką to jest zupełnie inne spotkanie niż ze średniakiem. No i właśnie, Crystal z Chelsea mogą grać z kontry, wykorzystywało brak Kante i wygrało. Z Newcastle było zupełnie inne spotkanie, zamknięte i ani Zaha, ani Townsend nie mieli tyle miejsca, by się rozpędzić. Tak samo było z West Hamem. Z Chelsea, Arsenalem i Stoke mogli być zamknięci, stąd dobra obrona i mogli skupić się na kontrach. Z Newcastle musieli się otworzyć, co zostało wykorzystane przez zespół Beniteza. No i przed drużyną Moisa kolejne spotkanie, w którym mogą skupić się na kontrach. Bo jak przy okazji meczu Bournemouth z Liverpoolem, Wisienki inaczej niż ofensywnie no grać nie potrafią. Bez skrupułu wykorzystał to zespół Kloppa i naszym zdaniem wykorzysta to też West Ham. Szeregi Londyńczyków wzmocni Manuel Lanzini, który już odpokutował swoją karę w meczu z Arsenalem i w Pucharze Ligi oraz z Newcastle, bez żadnych wątpliwości bohater wygranego 3-0 meczu ze Stoke. Natomiast na Vitality Stadium mamy mały szpital. Nie będzie Jermaina Defoe, Juniora Stanislasa, Adama Federiciego, Joshua Kinga i Charlie'ego Danielsa. Eddie Howe będzie miał problem złożyć jedenastkę konkurencyjną dla West Hamu. Liczymy, że młoty nie sprawią nam psikusa w tym spotkaniu z Bournemouth. Kursy lecą, znaleźliśmy jeszcze x2 po kursie 1,48 na Fortunie, podczas gdy na Forbecie jest już tylko 1,35. Remis lub zwycięstwo gości po kursie 1,48 na Fortunie. Manchester United Burnley. Po porażce z Bristol City i remisie z Leicester, no Manchester United będzie chciał w końcu wrócić na zwycięską ścieżkę. Rywal wydaje się być do tego dobry, bowiem Burnley, mimo że znajduje się w czołówce, od kilku meczów gra bardzo przeciętnie, a do tego zawieszony jest ich najlepszy obrońca Tarkowski. Jego brak był aż nadto widoczny w przegranym 0-3 meczu z Tottenhamem. Wcześniej zespół Dajcza zremisował z Brighton na wyjeździe oraz dwukrotnie wygrał w stosunku 1-0 ze Stoke i Watfordem. Były to jednak dość szczęśliwe zwycięstwa. W tym pierwszym meczu zwycięska bramka przyszła w samej końcówce, natomiast z Watfordem, mimo grania z przewagą jednego zawodnika, różnicy w ilości zawodników na murawie nie było widać.
Manchester w meczu na King Power momentami mógł się podobać, porównując dyspozycję Czerwonych Diabłów w sobotę do poprzednich meczów, które bardzo ciężko się oglądało. Z Leicester było widać jakiś pomysł. Świetny mecz zagrał Juan Mata, Romelu Lukaku pomagał w rozegraniu solidnie, pomimo fatalnego pudła zagrał Jesse Lingard. Liczymy, że we wtorek United zagra z podobną pasją, co przełoży się na kartki gości, a także rzuty rożne gospodarzy. Berlin nie łapie wielu kartek w delegacjach, jednak jutro, bez wspomnianego Tarkowskiego, będą w dużo większych opałach niż zazwyczaj. Ponadto arbitrem spotkania na Old Trafford będzie Martin Atkinson, no który nie stroni od pokazywania upomnień. Manchester grający ofensywnie z pomysłem wykonuje także wiele kornerów, co było widać na King Power. Celujemy w handicap, minus 1,5 rożnego w pierwszej połowie, licząc, że United ruszy ostro do ataku od pierwszych minut, no po dwóch meczach bez zwycięstwa. Do gry także handicap rożnych na koniec, a także over Manchesteru. Główna propozycja to handicap minus 1,5 rożnego w pierwszej połowie dla Manchesteru United po kursie 1,50 na Forbecie. Chelsea-Brighton. Mistrzowie Anglii od kilku kolejek grają bardzo przeciętnie w ofensywie. Mają oni problemy ze stwarzaniem sobie sytuacji bramkowych i nie inaczej było na Goodison Park, gdzie pomimo wielu strzałów w sytuacji, po których mogła paść bramka, było jak na lekarstwo. Na pewno brakowało Alvaro Moraty, który w komiczny sposób wykluczył się ze spotkania z Evertonem. Hiszpan po strzeleniu bramki w meczu z Bournemouth w Pucharze Ligi schował piłkę pod koszulkę, informując, że jego żona spodziewa się dziecka. Victor Moses wykonał wiele wrzutek, jednak nie było Alvaro, który mógł je wykorzystać. Liczymy, że jutro będzie inaczej i Hiszpan poprowadzi Chelsea do triumfu. Mewy w ostatniej kolejce w końcu wygrały, było to jednak spotkanie domowe z poważnie osłabionym Watfordem. Na wyjazdach idzie im jak po grudzie. Byli całkowicie bezradni nawet na boisku Huddersfield. O ile jeszcze obrona w meczach z czołówką nie spisuje się źle, o tyle całkowicie brakuje im argumentów pod bramką przeciwnika. Chelsea po remisie z Evertonem musi to spotkanie wygrać, a pomoże jej w tym były napastnik Realu Madryt. Hiszpan w ostatnich kolejkach odpoczywał, jego głód piłki było widać właśnie z Bournemouth po wejściu na boisko. Po przymusowej przerwie z Evertonem Morata znowu zagra z wielką energią i chęcią, by wpakować piłkę do siatki. Alvaro na boisku, dużo wrzutek, więc również rożne de blues do przemyślenia. Jednak kurs na 7 lub więcej rożnych Chelsea nie jest zachęcający. My celujemy więc w Alvaro i wygraną Chelsea po kursie 1,90 na Forbecie. No i ostatni przygotowany przez nas mecz to Huddersfield ze Stoke. No Huddersfield po dwóch udanych wyjazdowych meczach, 4 punkty przywiezione z Watfordu i Southampton, w Premier League będzie chciał podtrzymać serię, triumfując na własnym boisku ze Stoke. Formą w ostatnich meczach imponuje napastnik Huddersfield Laurent Deport. Rywali terrierów mógł prowadzić w tym meczu już nie Mark Hughes, jednak uratował on swoją posadę, triumfując w ostatnim domowym meczu z West Bromwich 3-1. Posada Hughesa jednak wciąż jest gorąca, w Premier League nie ma wybacz, o czym przekonał się Slaven Bilic. Chorwat, podobnie jak Hughes, uratował się wygrywając na Wembley z Tottenhamem, no i remisując pechowo z Palace 2-2, jednak po następnej kolejce i klęsę z Liverpoolem Chorwatowi podziękowano. Spotkanie z West Bromwich pokazało, że zawodnicy o Hughesa chcą dalej walczyć. W związku z tym możemy spodziewać się wielu pspięć. Zagra bowiem Stoke z zespołem, który nie odstawia nogi. Arbitrem tego meczu będzie Anthony Taylor, który w 12 meczach pokazał aż 46 żółtych kartek. No i Stoke ze względu na swój styl gry pozwala rywalom bić więcej rożnych od siebie. A Huddersfield u siebie potrafi ich sporo wykonywać z zespołami notowanymi w drugiej części tabeli. W związku z tym ciekawą opcją jest również zakład na Huddersfield powyżej 5,5 rzutów rożnych, bądź po prostu gospodarze więcej rzutów rożnych po kursie 1,65 na Forbecie. Co do meczu na The Hawthorns, możemy spodziewać się anderowego spotkania. Jeżeli kogoś zadowala granie tam andera 2,5, po kursie 1,50 to jego wola. My wolimy skupić się na spotkaniach podanych wyżej. Nie ruszamy także meczu na Vicarage Road, bowiem Leicester w meczu z United straciło wiele sił. No a Watford, powiedzmy sobie szczerze, musi w końcu wrócić na zwycięską ścieżkę. Do zespołu wraca zawieszony mecz z Brighton de Cor, strzelec 6 bramek dla Szerszeni w tym sezonie. Przygotowaliśmy dla Was tym razem takie omówienie, zestawienie wtorkowych meczów i sugestie, czego możemy się spodziewać, na co zwrócić uwagę. Oprócz tego, jutro na naszej stronie znajdziecie typy na włoską ligę siatkówki oraz piłkę ręczną, dostaniecie więc wiele propozycji i to do Was należy decyzja, co z nich wybrać. Na sam koniec przypominamy o bonusie, który przygotowała Fortuna, zupełnie darmowe 30 zł przy rejestracji z naszego linku, który macie w opisie filmu na dole. Tam znajdziecie również dwa inne bonusy, link do naszej strony i naszego fanpage'a. Wszędzie warto regularnie zerkać, więc osoby zainteresowane odsyłam do opisu. Korzystajcie z jutrzejszego drugiego święta, a przy okazji ograjmy trochę bukmachera. Trzymajcie się, pozdrawiam!